Witajcie, Edukacja na Maxa. Z tej strony kolejny odcinek serii Shogi i jedziemy kolejną partię naszego Warsie. Zobaczymy, co mnie dzisiaj spotka. Ostatnio tak chyba nie czułem się najlepiej. Nie czułem wizji grania i no niespecjalnie popisywałem się w tej grze. Zaczniemy na tym spokojnie, na rozgrzewkę. Bisia. Nie wiedzą? Nie wiedzą? It's mi san si go lok sic hac kiu. Nie no tak. It's. Zdecydowanie tak. It's mi san. Powiem lepiej, ja tam będę robił teraz taką grubszą sieczkę. It's mi. Ty myślisz, że mi uciekniesz teraz? To nie, tak to nie, tak to nie będzie działało raczej drugi kolego. Chyba się pomyliłeś. Mi. San. Si. Go. Lok. Sic. Tylko czy ja, mnie trafnie pomylił przekątnej. Głupio. Naprawdę się naprawdę chciał. It mi san. Biorę to. Bierę. Wymieniamy, czyścimy magazyn. Nie chcę teraz zrzuca te gońce, jak pan potrzebuje, bo się przydadzą. Mi. No i co? Biorę srebrnego. Pianek nieodsłonięty, nie będzie widełek na gońca. Lajcik. Czyby to miało być takie proste, jakby się wydawało? San. Si. Go. Lok. Sic. Zacznę może od takiego prostego ruchu, żeby on sobie tym królem troszkę odszedł. Idź. Mi. San. Następnie może. Go. Lok. Sic. Szach, zobaczymy jak zagra i jak się, czy, czym się zasłoni. It's zasłoni się srebrnym, no to ja si zrzucę generała, zobaczymy. O! It's mi blasko. Macik, prostciutki Macik. Czwarte Q, dziękujemy ci panie Masaka. It's miło się z tobą grało. No wyjątkowo szybka partia. Tej konsekwencja takiego naturalnego błędu. Zaraz wam, dla tych, co nie wiedzą, wyjaśnię, o co chodzi. Mianowicie dotyczy to pozycji tej. W tej pozycji nie można pchnąć tego pionka do przodu, ponieważ jeżeli zbijemy, to gdzieś po tym jesteśmy szybsi. Tutaj przeciwnik zbił i po w tym momencie powinien obronić tej pozycji, ale on myślał, że będzie fajny, szybszy i zaatakuje. No to skoro zaatakował, to zdobył gońca. Ja zdobyłem tokena, z którym jeszcze mogę coś robić, tylko do kolejnej pionki. A ty gdzie zbił gońca, ale zobaczcie, że już tutaj na chatę mi nie wejdzie z tym. Oczywiście, jakby pokombinował dobrze, to by tutaj gońca zrzucił i jeszcze powymieniał się od ja on i by wymienił gońca na srebrnego, ale przyjął pewnie założenie, że goniec jest wart więcej osobnego, co w tej pozycji nie do końca ma to sens. No to ja mam do kina. Stwierdził, że ucieknie, bo, no, bo bał się, że ja tej pionka dostawię, tak? I jak ja zbiję, to dołożę kolejnego do kina. Czyli już kolejna konsekwencja tego. No to nie wiem, co to było. Wyszło mi z gry pięknie. No to chyba nie powiem więcej o tym. Nie chciałem wejść do tego. Nie wiem, czemu mi wyszło z Shogi Wars. Ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No niestety analiza chyba tej partii chyba zniknie. Zaraz zobaczymy. To wyjątkowa sytuacja. Nie zdarzyło mi się to jeszcze nigdy. Czego ty chcesz ode mnie? Ojejku. Pewnie zaktualizował mi to. I teraz, no nic. Będziemy się bawić w następnym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.